Witajcie. Chciałem pokazać Wam w dzisiejszym poradniku, jak zdobyć trochę pieniędzy na Steamie. Nie będzie to dużo, jednak no, robiąc to regularnie, na pewno zbieramy na jakąś ciekawą grę albo skina. A więc tak, musimy wejść w nasz nick. Mamy tutaj taką zakładkę jak odznaki. Widzimy tutaj gry, w których możemy dostać karty kolekcjonerskie. Te karty możemy następnie sprzedać innym graczom za około od 3 do 15-20 centów. Zależy na jaką kartę trafimy, z jakiej gry, jak jest rzadka, jak popularna. Karty te służą do wytwarzania odznak. No, odznaki dają nam to, że mamy w swoim profilu, możemy je pokazać i dostajemy level Steama, dzięki któremu możemy na przykład wstawić sobie gablotę osiągnięć, zdjęć, lub po prostu daje nam to, że co 10. level mamy 20% szans na dostanie raz w tygodniu pakietu kart, w którym są trzy losowe karty. Ale wracając do odznak, do kart, mamy tu gry i przy niektórych będziemy mieli napisane, możesz otrzymać jeszcze 3 karty, 6, zależy od gry. Dostajemy mniej więcej połowę kart, które są możliwe w całej grze. A więc tak, dużo gier możemy znaleźć za darmo w różnych na różnych stronach internetowych, które zaraz Wam pokażę. Na przykład taka strona jak ta, no, w której możemy kupować zestawy gier, ale oprócz tego regularnie co jakiś tydzień dają darmowe gry, które możemy uzyskać wpisując tutaj swój e-mail. Nie są to zbyt ciekawe gry, ale bardzo często możemy z nich otrzymać właśnie interesujące nas karty kolekcjonerskie. Więc warto to sprawdzać, warto dodawać sobie te gry i później po prostu dostawać za darmo za włączenie tej gry i niech ona sobie chodzi w tle karty. Jest sporo takich stron, istnieje nawet grupa na Facebooku, która regularnie podaje takie wydarzenia na różnych stronach. Wszystko znajdziecie w opisie do filmiku. Dziękuję Wam, do usłyszenia.